Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Zapraszam dzisiaj na otwieranki, czyli przegląd nowości książkowych. Jeżeli założymy, że jesień to czas, kiedy czytamy bardzo grube książki, to mam wrażenie, że już się zaczęła, ponieważ książki, które ostatnio do mnie przychodzą, są naprawdę potężne. Na przykład takie, jak te dwie tutaj, które Wam właśnie pokazuję. Co my dzisiaj tutaj mamy? Mamy książki o medycynie, mamy książki o historii, mamy kryminały, dwie książki dla dzieci, jedną biografię i jedną wielką powieść, którą będziemy czytać praktycznie całą jesień. Podejrzewam, że do świąt. Także zapraszam, jeżeli takie tematy Was ciekawią. Pierwsza z książek, o których będę dzisiaj mówić, to książka legendarnego profilera Johna Douglasa, który znany jest z książek i filmów o Mindhunterze. Jest to książka pod tytułem Obsesja, pod tytule Wyprawa w świat obsesji i drapieżców seksualnych. To książka, w której autor opowiada o śledztwach, w których pomagał Powstrzymać trapieżców seksualnych, bo jak prawdopodobnie wiecie, tacy osobnicy zazwyczaj nie działają jednokrotnie, tylko ich działania są powtarzane. I dlatego też profiler bardzo często proszony jest o sporządzenie profilu, który zawęziłby grono podejrzanych. Jest to książka dość gruba, napisana naprawdę drobnym druczkiem, także mnóstwo czytania. Jeżeli podobały Wam się poprzednie książki o Mindhunterze, myślę, że ta także Was nie zawiedzie. I druga książka to książka o genach. Medyczne tajemnice niesamowita opowieść o ich wyjaśnieniu. Tak oto wygląda. Ta książka opowiada o lekarzu, który wykorzystuje najnowsze zdobycia nauki. Otóż poznanie genomu ludzkiego pozwoliło w pewnym stopniu, na razie niewielkim, wpłynąć na rozwój medycyny oraz na pomoc chorym osobom. Tutaj na okładce wspominają dwa takie przypadki. Ten lekarz właśnie zdiagnozował i leczył nowonarodzoną dziewczynkę, której serce zatrzymało się pierwszego dnia życia, oraz pewnego chłopca z guzem rosnącym wewnątrz serca, którego udało się skorelować podło podłoże jego problemu z brakującym fragmentem genomu. My wiemy, że Literatura science fiction bardzo często opiera się na tym, że ludzki genom jest badany i różne kuracje są dostosowane do pacjenta. Oczywiście na razie jeszcze w prawdziwej medycynie tak się nie dzieje, ale myślę, że powoli małymi kroczkami zmierzamy w tym kierunku. I ta książka to są opisy przypadków, którym pomogło się którym medycyna pomogła dzięki znajomości ludzkiego genomu. Jak wiecie, ja bardzo lubię książki o medycynie, zatem nie mogę się już doczekać, kiedy będę ją czytać. Teraz przenosimy się w przeszłość. Dawniej ludzie żyli w brudzie. Taki tytuł ma ta książka. To jest książka wydana przez wydawnictwo Zrozum. Być może już Wam znane, ponieważ ja wielokrotnie wspominałam w swoich filmach o ich książkach. To są książki popularno-naukowe dotyczące bardzo wielu dziedzin. Akurat ta, no, określiłabym ją książka historyczna, ale skupiająca się na pewnym wycinku życia człowieka na jego higienie. I przeglądałam sobie tę książkę, i wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie się to czytało. Autorka zajmuje się, autorka to jest w ogóle Polka, a Agnieszka Krzemieńska. Autorka zajmuje się tutaj różnymi dziedzinami higieny. Na przykład makijażem, upiększaniem ciała, tatuażami, skaryfikacją, higieną osobistą, to znaczy myciem, myciem włosów, korzystaniem z toalety itd., itd. Jak to wyglądało w dawnych czasach? Kiedy ludzie zaczęli dbać o własną higienę, o własny wygląd zewnętrzny? Jestem tego bardzo ciekawa, jak to wyglądało w przeszłości. Także, jeżeli lubicie taką tematykę i to napisano w bardzo przystępny sposób, to bardzo Wam polecam dawniej ludzie żyli w brudzie. I jeżeli jesteśmy już przy historii i przy brudzie, to mam kolejną książkę, która być może nam się będzie z tym kojarzyła. Jest to Pańszczyzna napisana przez Kamila Janickiego. Również książka popularno-naukowa, książka historyczna, która właśnie daje nam taki współczesny pogląd na mężczyznę, którą ja od zawsze określałam jako polskie niewolnictwo. I rzeczywiście, prawdziwa historia polskiego niewolnictwa taki jest podtytuł tej książki. Autor przygląda się również temu, w jaki sposób inne warstwy społeczne traktowały chłopów. W kilku miejscach sobie podczytałam dosłownie kilka stron. I jest to absolutnie jasne, że chłop pańszczyzniany nie był uważany za człowieka. Nawet jego zabicie było uważane, było mierzone taką samą miarką, jak zabicie psa. Zatem los tych ludzi był naprawdę nie do pozazdroszczenia. Spojrzałam także na tytuły rozdziałów, które być może powiedzą nam więcej, co jest o tej książce. Upodlenie Jak polscy chłopi stracili swoje prawa. Zezwierzęcenie, jak ludzie stali się bydłem, wyzysk, rozbój, prawo bata, nadzór absolutny, karczma, jak szlachta dla własnej korzyści rozpijała chłopów, i tak dalej, i tak dalej. Widziałam też, że sama ta książka tak naprawdę liczy około 300 stron. Pozostałe około 100 stron to są przypisy, czyli ta książka jest bardzo gruntownie udokumentowana i też. Bardzo fajnie wydana, bardzo mi się podoba ta okładka. I teraz historia bardziej współczesna historia, którą prawdopodobnie większość z nas dobrze pamięta i dobrze zna. Mówię o 11 września. W tym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, i zapewne każdy z Was jest w stanie odtworzyć, co robił, gdzie się znajdował, z kim był. W dniu, kiedy zawaliły się bliźniacze wieże w Nowym Jorku. Ja także to pamiętam. Pamiętam, że wróciłam z pracy do domu. Mój syn miał wtedy dwa latka. Zdaje się, że siedział w łóżeczku i tam się bawił coś. Ja włączyłam sobie telewizor i zaczęłam się przebierać w ubrania domowe, bo zawsze tak robię. I włączony telewizor pokazywał właśnie, co dzieje się w Nowym Jorku. I ja tak stałam z opuszczonymi do połowy kolan spodniami i wpatrywałam się w ten ekran, absolutnie nie wiedząc, co oglądam. Czy jest to jakiś film katastroficzny, czy są to wiadomości. Naprawdę dość długo stałam i starałam się ustalić, na co ja właściwie patrzę. A później tak cofnęłam się kilka kroków, usiadłam na kanapie i w zasadzie spędziłam przed tym telewizorem cały dzień do wieczora. To był naprawdę ogromny szok nawet dla nas tutaj ludzi w Polsce, co dopiero dla osób które były w Nowym Jorku, dla osób, których bliscy zginęli w tej katastrofie. Z tej okazji, że będzie 20 rocznica, ukażą się dwie książki, być może więcej, ja mam dwie. Pierwsza z nich, 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. Tak oto wygląda. Mam nadzieję, że widać. To książka wydana przez wydawnictwo poznańskie. I ona opowiada relacje osób, które były świadkami, które były zaangażowane w usuwanie skutków tej katastrofy. Są to dość długie wypowiedzi różnych osób. Natomiast druga książka, którą wydaje wydawnictwo SQN, Jedyny samolot na niebie zobaczcie, taka biało-czarno-złota. To książka, która również minuta po minucie próbuje zrelacjonować wszystko to, co działo się tego dnia, ale tutaj, i nie wiem, czy to będzie widać, poszczególne osoby dostają bardzo mało miejsca. Tutaj te opowieści są bardziej w formie kolażu niż w formie jednolitej wypowiedzi. Także ja na pewno te dwie książki we wrześniu przeczytam. Ponieważ no, dla mnie jest to wydarzenie, które jest cały czas bardzo żywe w mojej pamięci. Przechodzimy do biografii. Wkrótce, bo we wrześniu, 1 września już, ukaże się biografia pod tytułem Dzikie Rządze i jest to biografia Bronisława Malinowskiego z dopiskiem Nie tylko w terenie. Autor Grzegorz Łyś opowiada o życiu tego bardzo znanego socjologa. Podróżnika oraz przede wszystkim antropologa. W powszechnej świadomości, Malinowski znany jest jako autor książki pod tytułem Życie seksualne dzikich. Natomiast on także był uwielbianym wykładowcą, był naukowcem, był duszą towarzystwa, był podróżnikiem. Ta książka, podobno bardzo fajnie napisana, opowiada o życiu tego człowieka którego tak naprawdę kojarzymy tylko z jednego dokonania, aczkolwiek bardzo, bardzo ważnego, ponieważ znanego na całym świecie. Przechodzimy teraz do beletrystyki. Mam takie trzy książki, plus dwie dla dzieci. Pierwsza z nich to Biały Pył, czyli Piekło na K2. Jest to powieść kryminalna polskiego autora Krzysztofa Koziołka, który chyba też się wspina, ponieważ zobaczcie, jakie ma. Zdjęcie tutaj. I oczywiście książka opowiada o wyprawie polskiej grupy Himalajistów pod 2 I ta wyprawa zaczyna się od początku źle. W obozie nie dzieje się bardzo ciekawie. Oni się tam kłócą ze sobą. Dochodzi do sprzeczek, dochodzi do wielu konfliktów. I tak naprawdę cała ta wyprawa, powodzenie tej wyprawy, stoi pod wielkim znakiem zapytania. I w gronie tych słynnych wspinaczy jest też dwójka outsiderów. I jedna z osób ginie pod k2. Himalaiści nie mają do końca pewności, czy wspinacza zabiła góra, czy też ktoś mu pomógł. I prowadzone jest tutaj śledztwo. Aczkolwiek nie wiem, kto to śledztwo prowadzi. Czy oni w swoim gronie, czy może ktoś. Do nich przybywa i pomaga im w badaniu tego przestępstwa, czy domniemanego przestępstwa. Tego nie wiem, ale mnie literatura górska ciekawi. kryminałów w takich okolicznościach może być również bardzo interesujący. No i stary nasz znajomy, o którym już wiele razy mówiłam podczas otwieranek czy obgadanek. Jorn Lierhorst, czyli autor znany z serii Kryminałów. Z Williamem Wistingiem. Znowu powraca z kolejną, już nie wiem, 11-12 powieścią pod tytułem sprawa 1569. Dostałam tą książkę z taką kopertą, adresowaną właśnie do Wistinga, który na początku tej powieści otrzymuje właśnie taką kopertę, w której informuje go ktoś, żeby zajrzał do pewnej sprawy z archiwum. Ta sprawa została wyjaśniona 15 lat temu, ale Wisting domyśla się, że osoba, która przysłała mu taki list, sugeruje, sugeruje mu spojrzenie na tę sprawę pod jakimś innym kątem, ze świeżym umysłem. I rzeczywiście odnajduje tutaj rzeczy, które mu nie pasują. Także Wisting bada jakąś dawną sprawę. I na pewno znowu, jeżeli zacznę czytać wieczorem, to skończę rano, bo zazwyczaj tak jest. Te kryminały mnie bardzo, bardzo wciągają i nie mogę się od nich oderwać. I teraz książka, o której Wam mówiłam, że jak ją zaczniemy czytać teraz, to skończymy może na święte, a może nie. Zobaczcie, jaka ona jest gruba. Dodam jeszcze, że literki są malusieńkie. Bez okularów nie ma szans. Książka to Centrala Europa. Nagrodzona National Book Award, czyli nie jest to taki no-name, tylko książka z pewną marką, aczkolwiek ja o niej wcześniej nie słyszałam. Ale jak tutaj widzimy po okładce, czego ona będzie dotyczyła? No, historii, historii Europy. I na okładce piszą nam tak: Powieść w nowatorski sposób traktuje o narodzinach dwóch totalitaryzmów niemieckiego i rosyjskiego, ścierających się na polach. Europy Środkowej. Mamy tutaj grono postaci fikcyjnych, ale też grono postaci historycznych, takich jak na przykład Dymitr Szostakowicz, Anna Achmatowa, Nadjeżda Krupska, Włodzimierz Lenin, oczywiście Adolf Hitler, Stalin i tak dalej. Kto lubi powieści historyczne, na pewno będzie zadowolony tak grubą mięsistą, nagradzaną, czyli niegłupią lekturą. Ja jeżeli dostanę książkę elektroniczną, to przeczytam. Natomiast raczej nie podejmę się czytania takiej książki z tak małą czcionką w papierze. Nie na moje oczy. Sami wiecie jak ja czytam teraz te opisy nie, nie mając okularów. Cały czas się mylę, bo nie widzę. Improwizuję. I jeszcze dwie książki dla dzieci. Pierwsza zostając w tematyce Powieści Centrala Europa, powieść wojna. A może raczej nie powieść, tylko taka książka obrazkowa z bardzo skromnym tekstem, która wyjaśnia dzieciom, czym jest wojna. I na przykład zobaczcie tutaj taka przejmująca ilustracja. Książki zrzucone na kupę podpisane Wojna nigdy nie umiała tworzyć. Opowieści. I ta książka jest utrzymana, te ilustracje utrzymane są w takich szaro, bórych, smutnych kolorach. Książka jest naprawdę bardzo fajnie ilustrowana. Mam zobaczcie, lecące bomby. Aczkolwiek, no raczej nie polecałabym ją jako książkę do usypiania dziecka, lecz książkę, którą obejrzymy, z nimi przeczytamy. Kiedy dziecko zapyta nas o to, czym jest wojna, a może zapytać, ponieważ na pewno widzi i słyszy w telewizji, w radiu, co dzieje się na świecie. I jeszcze jedna, aby zamknąć akcentem, optymistycznym, kolorowym, miłym i przyjemnym, jest to książka pod tytułem „To pestka”. Zobaczcie jaka piękna. Czyli ogrodnictwo dla dzieci. A że ja lubię mieć kwiatki, ale kwiatki mnie za bardzo nie lubią, to pomyślałam sobie, że bardzo chętnie przeczytam taką książkę, bo to będzie na moim poziomie i być może wyciągnę z niej jakąś wiedzę. I z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować, jest to książka, która oprócz tego, że uczy tego, jak dbać o rośliny, jak je przesadzać i tak dalej, to także ma kilka różnych zadań przeznaczonych dla dzieci proszę bardzo jak tutaj zrobić taki fajny kwietnicze, który się jakoś dziwnie nazywa, w ogóle nie znam tego słowa, może wy znacie, ale tak jak mówię ja z ogrodnictwem nie mam wiele wspólnego, aczkolwiek kwiaty lubię więc jeżeli interesuje was taka tematyka jeżeli wasze dziecko garnie się do ogrodu do ogrodnictwa. Warto kupić, bo to jest naprawdę śliczna rzecz, z której skorzystają i mali, i duzi. Na pewno. Moi drodzy, to by było na tyle. Tych książek było może nie aż tak dużo, ale były bardzo, bardzo grube i ja się trochę rozgadałam. Mam nadzieję, że któraś z książek Was zainteresowała, że będziecie chcieli jakąś przeczytać. Powiedzcie, która, która najbardziej. I do zobaczenia już niedługo, ponieważ nowych książek mam jeszcze kilka podobnych stosów, dlatego wkrótce będę nagrywała kolejny film z nowościami książkowymi. A tymczasem do zobaczenia. Pa 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 pa.